O, a tam jest nasz pacjent. I co my z nim będziemy musieli zrobić? Trochę się korek tutaj zrobił. Tak, będę musiał podnieść go, założyć widło od spodu, gable, czy tam bryle, zwał jak zwał. O, jedzie druga ciężarówka od nich. Muszę jeszcze rozbudować kardanwele, czyli że wał napędowy. Ten tutaj, o, cały muszę rozbudować, bo ten samochód ma skrzynię biegów zepsutą. Także tak się będziemy bawić. Cześć robaczki! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jedno z wielu zleceń, jakie wykonałem w mojej ostatniej pracy. Już tam nie pracuję ze względu na to, że musiałem się żoną opiekować. Tak jak wiecie, była bardzo ciężko chora na serce. W każdej chwili mogło nastąpić zatrzymanie pracy serca, także trzeba było ją pilnować. I siedziałem i pilnowałem. Ty bohater drugiego planu. Niszczy mi tu zeszyt. Niszczy mi tu zeszyt. Słuchajcie. Jest to praca, jaką wykonywałem, to było w pomocy drogowej. Ale taka o bardzo, bardzo szerokim spektrum. Holowałem tiry z ulicy. Zepsute oczywiście. Holowałem tiry, które policja na przykład zarekwirowała, ponieważ miały na przykład, naczepy miały ramy przerdzewiałe. Nie miały hamulców. Także ja rzadko jeździłem dobrymi samochodami. A wręcz takimi, które policja stwierdzała, nie, to na bok to nie pojedzie. Zadzwońcie, Sylwek przyjedzie, niech on se tym jedzie. Mniej więcej tak to wyglądało. Autobusy zepsute naprawiałem, zmieniałem koła w samochodach, dźwigami różnymi jeździłem i tak dalej, i tak dalej. Ogromne spektrum, praktycznie od A do Z każdym pojazdem jeździłem. Do tego mam też potężne uprawnienia, o tym sobie porozmawiamy, niekoniecznie może dzisiaj. Jak będziecie zainteresowani, to Wam powiem na końcu odcinka tego, ile można w takiej firmie zarobić, bo to jest najważniejsze, podejrzewam, dla Was, i jakie pozwolenia trzeba mieć, tak w skrócie tylko, żeby tego odcinka nie przedłużać. Od razu Wam mówię, dzięki serdeczne za wszystkie suby, jakie mi dajecie, bo naprawdę jest tego od groma. Dzięki za komentarze, za te dobre i za te złe również. Dzięki za kawkę, jaką kupujecie dla mnie, żebym sobie mógł wypić, że tak powiem. Taka kawka daje mi naprawdę mnie i mojej żonie dużego kopa do tego, żeby działać dalej. Dzięki serdeczne. A teraz już nie przedłużajmy. Zapraszam Was na film, który był nakręcony 3 lata temu. Taką, oła, co masz? Kartkę. Który był nakręcony 3 lata temu, taką, wiecie, dziadowską kamerą. Także przypnijcie troszkę oko. Nie jest to po prostu jakiejś wysokiej jakości, ale jest. A po filmie pogadamy sobie o zarobkach i o pozwoleniach, jakie trzeba mieć, żeby w takiej pracy pracować. Zapraszam na film. No to mi się trafiło z rana po urlopie, cholera, z tym całym stresem. Muszę jechać tym dużym i muszę odebrać to, bo się spierdoliło. Także będzie fajny filmik do obejrzenia. O, a tam jest nasz pacjent. I co my z nim będziemy musieli zrobić? Trochę się korek tutaj zrobił. Tak, będę musiał podnieść go, założyć widło od spodu, gable, czy tam bryle, zwał jak zwał. O, jedzie druga ciężarówka od nich. Muszę jeszcze rozbudować kardanwele, czyli że wał napędowy. Ten tutaj, o, cały muszę rozbudować, bo ten samochód ma skrzynię biegów zepsutą. Także tak się będziemy bawić. Nara. O, tym się będziemy bawić. Najpierw musimy nasze widły opuścić. O, musimy najechać na te, pod ten samochód, ale mi się jeszcze sikać chcę, trzeba by jakąś knajpę znaleźć, kurde. O, ajajajajajajaj. A resztę to już pilotem? Tylko wiesz, trzeba załatwić. Idę kibla szukać. Z toalety skorzystałem. Miły Turek mi pomógł. Teraz się będziemy bawić tu. I jakie to dzisiaj wolne wszystko. Dawno mi nie było. O. Teraz muszę tym czymś wjechać tam pod auto, ale no oczywiście muszę sobie cofnąć moje auto najpierw. By się ktoś pytał, tak wygląda śmieciarka w środku. Tu jest sterowanie całe tym
dziadostwem, co tam na śmieci, tym zbiornikiem z tyłu. Hamulec ręczny. Tutaj mamy odbiegów. Całe urządzenie, fajna rzecz. Tu mamy zmianę biegów. Zobaczcie, jakie ona ma systemy, kurde. Jaka choinka jest. No nie będę tłumaczył, co do czego jest. Kto jeździ ciężarówkami, to wie, o co chodzi. A mamy trochę tutaj problem. Ta maszynka tutaj biegi się tak zmienia. Z tego co wiem, mamy jedynkę automatyczną w skrzyni biegów włączoną. Zobaczymy, czy pojedzie. Z tego co wiem, to ona ma problem ze skrzynią biegów. Ale jedzie. O. Jaki klamot fajny. A i tutaj podjedziemy jak najbliżej naszych wideł. Zobaczymy, może się uda nam ją podnieść. Tam sobie patrzę. I trzeba wyjść. Pokażę dalej, jak podniosę już. Podniosłem sobie ciężaróweczkę jednym paluszkiem. Postawiłem ją na klocki. I będziemy się bawić dalej. Teraz trzeba uchwyty pozakładać, podnieść, przyciągnąć, założyć, rozbudować kardanwele, wał napędowy i jazda z tym koksem. No i mamy, zaczepiliśmy tutaj sobie autko, dwa uchwyty, jeden, drugi na moście. No i będziemy bawić się dalej. No powiem wam ogólnie, zajebista robota, poleżeć można o... A propos, w której robocie poleżeć można, no. Chyba, że jako dziwka, prostytutka. No, i bawimy się dalej. Zabezpieczamy teraz łańcuchami, tu mamy łańcuchy. Zabezpieczamy, żeby nam nie spadło. Potem ściągniemy jeszcze zaciskami i tak dalej. I pokażę wam, jak to będzie dalej wyglądać. Zabezpieczyliśmy tam z przodu. Tak to wygląda. Powinno się trzymać, a jak nie, to spadnie ciężarówka. A teraz zobaczcie, tutaj mamy skrzynię biegów, rozdzielacz, tu jest wał napędowy i tutaj musimy te śruby odkręcić, musimy wał napędowy odczepić, no bo rozerwiemy skrzynię i podczepimy go tutaj sobie pod ramę. Nie wiem, czy nam się uda, bo te śruby są bardzo zardzewiałe, będziemy na pewno się męczyć z tymi to długo. A że podgrzejemy palnikiem, zobaczymy, a nie to urwiemy w dupie, to mam. Wszystkie śruby odkręciłem. O, naprawdę ciężko było, bo bardzo ciężki dostęp tutaj, przeszkadzało wszystko, klucz na ukos, kurde. I teraz muszę odczepić ten, a tak, zobaczcie, jak przesuwam samochód cały. Patrzcie na wał, guzik. I całe sobie tak przesuwam sobie całe auto tak leżąc. Dobra, na razie przerwa, bo potrzebuję dwie ręce, bo muszę po prostu tutaj breszką odczepić ten cały wał napędowy. No i podwiązałem sobie już wał napędowy. Tutaj proszę. I teraz zobaczcie. Ja będę ciągnął samochód. Koła się będą kręcić. A wał nie. I dzięki temu nie zepsuję skrzyni biegów, ani silnika. Będę mógł sobie ciągnąć auto ile będę chciał. Taka jest procedura z samochodami z automatyczną skrzynią biegów. Nawet z osobowymi. Nie można po prostu ten, bo się zepsuje skrzynię. Dobra. Idziemy zaokładać oświetlenie, tablicę i to będzie wszystko, no. Pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz. No, tak to wygląda z zewnątrz. Auto troszkę opuszczę, tak wysoko nie pojedzie, żebym tam dupą nie haczył. No i sobie pojedziemy, teraz sobie przyciągniemy je troszkę, opuścimy. Wszystko maszynkami. Bo na najgorsze to jest odkręcanie wału napędowego. Trzeba będzie oświetlenie założyć. Będzie dobrze. Co nam tu zablokowało? A, nie chce się dalej, bo to jest dla bezpieczeństwa, żeby się oś nie złamała. No tak nisko też nie, bo tam będziemy haczyć. Tak będzie dobrze. Jeszcze to posprawdzam wszystko. I wio. I ciarka załadowana. Tam sobie jest, o. Tam. I jedziemy. Patrzyłem już, hamulce nie trzymają, wszystko jest ok. Tak, nawet nie będę podłączał węży ani nic. I sobie będziemy jechać przez miasto. Do Mana, o. Tu mam ją na kamerze. Oj,
zakłócenia są, tak jak te komórką. Tak normalnie monitor ładnie wygląda. Stary jakiś monitor. Nieważne, na kamerze mogę obserwować cały czas, czy są ten, czy zaczepy trzymają i tak dalej. Także dzięki za oglądanie. Była fajna zabawa. Należałem się, namęczyłem się i jedziemy spokojnie dalej. Do następnego razu. Hej. Mam nadzieję, że Ci filmik podobał. I teraz tak. Przede wszystkim, jakie pozwolenia trzeba mieć, aby pracować w takiej pracy? No oczywiście pełne prawo jazdy. Ja na przykład nie mam pozwolenia na, nie mam prawa jazdy na autobusy, ponieważ ja nie jeżdżę z ludźmi autobusami, ale mogę jeździć autobusem pod warunkiem, że kierowca tego autobusu nie siedzi w środku. Czyli mogę holować ten autobus, mogę nim kierować po prostu sam. Jak jest autobus zepsuty, ja sobie go mogę naprawić, mogę sobie nim jechać, pod warunkiem, że kierowcy ze mną nie będzie i wtedy mogę nim jechać. Jest takie luki prawne są. Specjalnie właśnie po to są robione, aby można było holować tego typu samochody. Z autobusów się dosyć dużo nanaprawiałem. Przegubowych. Dużo też autobusów ściągałem zepsutych z ulicy. Mieliśmy umowę z przedsiębiorstwem komunikacyjnym w Berlinie. Także ściągałem te autobusy. Tak to mniej więcej wyglądało. Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, jak jedziecie takim autobusem, on ma tam 18,5 metra, plus do tego macie 1,5 metra zaczep, to macie już 20 metrów, plus kolejne 10 metrów, powiedzmy, wasz samochód, to jest 30 metrów. I takim tramwajem jedziecie sobie sami, przez centrum miasta, po rondach i tak dalej. Trzeba mieć jaja, wierzcie mi. Prawo jazdy trzeba mieć pełne, o tym już wiesz, ale to nie wszystko, bo prawo jazdy nie czyni Cię kimś, kto może odholować autobus z ulicy. Pamiętaj, jesteś sam. Nie masz pilota, nie masz pomocnika, nie masz wspomagacza jakiegoś, ani nikogo. W 99% w tej pracy jesteś po prostu sam. Bierzesz sobie, jak to się mówi, z podwóreczka, jak jest zlecenie, odpowiedni samochód do odpowiedniego zadania i jedziesz. Są samochody malutkie do pracy w garażach podziemnych, są samochody do pracy takie, tak jak ja miałem, ja to mówiłem, taki samochód do zadań specjalnych, do wszystkiego. Tym jeździłem na co dzień, samochód z dźwigiem, dlatego też musisz mieć pozwolenie na dźwig. Zobacz sobie, jak to wygląda. Jest action, nie? Powiem Wam szczerze, uwielbiałem tą pracę. Naprawdę uwielbiałem tą pracę. To jest praca pisana specjalnie dla mnie. Co wyjazd, to nie wiesz, co Cię czeka. Dosłownie, nie wiesz, co Cię czeka. Co wyjazd, masz coś innego, bo każdy samochód jest inny. Każdy samochód jest inaczej zepsuty. Ale do tego zaraz wrócimy. Słuchajcie, jakie papiery trzeba mieć, żeby taką pracę uzyskać? Żeby oczywiście, może nie tak, żeby taką pracę uzyskać i żeby móc w niej robić wszystko. Ja tutaj mam od groma certyfikatów, uprawnień, upoważnień i tak dalej, typu pozwolenie na wózek widłowy, oczywiście bez ograniczeń, pozwolenie na dźwigi, oczywiście bez ograniczeń.
I takie tam różne, jakieś tam pozwolenie na pracę, tam ubezpieczenia, na przykład o kursy pierwszej pomocy. O, cześć kotek. Kursy pierwszej pomocy. Po co to jest potrzebne? A po to, że jak jedziesz do wypadku, mogą być ranni, trzeba będzie udzielić pomocy. Trzeba wiedzieć jak. Zezwolenia o niekaralności, zaświadczenia. Co roku odnawiane. O, tu jest w oryginale. Nie wiem, czekajcie, takie to było takie kolorowe, już to znajdziemy. O, tu jest. Jakbym pod ultrafioletem patrzył, to się świeci tak jak nie wiem co. Z wroną niemiecką. Wszystkie papiery mam niemieckie, aby ktoś się chciał pytać. Oprócz mojego prawo jazdy kategorii B, które robiłem w Polsce w 98 roku, a potem już wszystko robiłem w Niemczech. Certyfikaty różnego rodzaju, od groma certyfikatów. Słuchajcie, odnośnie tych certyfikatów, jeżeli jesteście zainteresowani, to by trzeba było osobny film nakręcić, taki przynajmniej z pół godziny myślę. O tym całym szkoleniu i tak dalej, bo tych szkoleń to było od groma. Także trzeba by naprawdę nagrać film jakiś, ale to mówię, jeżeli jesteście tym zainteresowani, chcecie dowiedzieć naprawdę, co jest potrzeba, jakie papiery, co trzeba mieć, to piszcie mi w komentarzach. Ja naprawdę z chęcią nagram film na ten temat, co trzeba mieć. Papierzyska. Oczywiście prawa jazdy, nie prawo jazdy, prawa jazdy. ADR Schein, czyli że do przewozu materiałów niebezpiecznych, no bo jedziecie gdzieś, przykładowo policja zatrzyma samochód gdzieś na autostradzie, który przewozi materiały niebezpieczne, który ma przerdzewiałą ramę, bo i takie przypadki są na świecie. Debile są wszędzie, no. I ten samochód zostaje na parkingu na autostradzie, no i trzeba go odholować. No ale jak go odholujesz, jak ty nie masz pozwolenia na przewóz materiałów niebezpiecznych? Teoretycznie policja się o to nie pyta. Bo ona wie, jak po to przyjeżdżasz, to powinieneś to mieć. Jeszcze nigdy mi się nie pytali. No ale niech się coś stanie. To ty tracisz pracę, szef traci firmę, potężne koszty i tak dalej. Kotek, spadniesz. Także wszystko trzeba mieć. Oczywiście ja się przyznam szczerze, w ADR nie mam te pozwolenia na przewóz materiałów radioaktywnych i wybuchowych. Chociaż na dzień dzisiejszy by się te wybuchowe chyba sprzedały ze względu na wojnę w Ukrainie. Ale nie mam. W sumie nie potrzebowałem, nigdy nie będę tego robił. Prawo jazdy, o właśnie, karta kierowcy. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, karta kierowcy, ale to do niej wrócimy, jak będziemy mówili o zarobkach za chwilkę. Tu mamy. Prawo jazdy. Jakie trzeba mieć prawo jazdy? Już Ci pokazuję. Jakie ja mam. Dwie sztuki. I ty sobie zobacz, jakie ja mam kategorie. To jest pełne. Oczywiście oprócz autobusów, bo tego nie chcę, nie potrzebuję. Powiem inaczej. Nie wyobrażam sobie jazdy autobusem w Berlinie. Mieszkam zaraz koło przystanku, wiecie co, i naprawdę obserwuję, jak te popaprańcy wsiadają do autobusu bez biletu, kierowca nie chce ich wpuścić, plują na niego. Wiecie co, ja bym popracował tylko do pierwszej takiej sytuacji, bo ten popapraniec wylądowałby w szpitalu, a ja albo w więzieniu, albo no bez pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby powiedział, ach, nic się nie stało, jadę dalej. Nie, nie jestem tego typem, także miałbym i tak po pracy. Nie dla mnie to jest. Także kierowca autobusu, nie, dziękuję. Dlatego też nie mam kategorii D. Dobra, teraz tak, prawo jazdy mamy, porozmawiajmy sobie o zarobkach. A, wiecie co, jeszcze czekajcie. Certyfikaty, to wszystko, ale to Wam też nie wystarczy, żeby pracować w takiej firmie. Tak, to Wam wszystko nie wystarczy, żeby pracować w takiej firmie. A wiecie dlaczego? Bo to wszystko jest to. Gówno warte bez waszych umiejętności, bo na nauce, na prawo jazdy nie nauczą was, jak uruchomić spalony samochód, żeby można było go toczyć. Nie powiedzą wam, tak jak widzieliście, jak podnieść taką śmieciarkę.
Nie powiedzą wam, jak w tej śmieciarce się biegi zmieniają. Nie powiedzą wam, jak wyciągnąć płosie, żeby ten autobus można było toczyć. Jak podłączyć powietrze, jeżeli masz na przykład węże pozrywane i tak dalej, i tak dalej. Jak otworzyć na przykład, bo taki przypadek też miałem, samochód, w którym się dziecko zaczastało dwuletnie. Straż pożarna nie dała rady, ja dałem radę otworzyć. Muszę się przyznać naprawdę, bo jestem z tego dumny. Kobieta była taka w szoku, podziękowała mi, nawet potem zapomniała. Ja po jakichś 3 tygodniach dostałem do firmy list z podziękowaniami i napiwek 20 euro. Pocztą dostałem napiwek, serio, przysięgam. Także to wszystko trzeba potrafić. Tego nie nauczycie się tutaj. Także trzeba umieć otworzyć samochód. Trzeba umieć odholować samochód, trzeba umieć naprawić samochód. Jeździcie na autostrady, stoi samochód zepsuty, albo kobieta nie może odpalić gdzieś na parkingu. Trzeba wiedzieć gdzie. Trzeba wiedzieć, na przykład odpalałem ostatnio, akurat Polak to był, się dowiedziałem, perfekcyjnie po niemiecku mówił, sprzedawał, taka krótka historyjka, sprzedawał Lexusa LFA w Berlinie. I nie mógł go odpalić. Ja pojechałem, otworzyłem maskę, odpaliłem go, ale to trzeba umieć. Także takie rzeczy trzeba potrafić, to wam nie dają prawo jazdy. Trzeba się znać. Teraz zarobki. Zarobki. Jakie mamy zarobki? W tej firmie czy innej? Ogólnie w firmie w pomocy drogowej. Powiedzmy tak, zaokrąglimy sobie w pomocy drogowej, jakie mamy zarobki. Ano zarobki mamy takie same, jak w każdej pracy jako kierowca samochodu ciężarowego. Ale i teraz przychodzi tutaj kolej na naszą kartę kierowcy, po niemiecku Fahrerkarte. Może użyłem to przez kilka lat, z 2 razy. Muszę to mieć, ale mi to jest niepotrzebne. Według prawa muszę to mieć, ale mi to jest niepotrzebne. Dlaczego? Bo mnie to nie obowiązuje. Chyba że jadę gdzieś daleko w trasę, poza Berlin, transportuję, nie wiem, jakąś koparkę gdzieś do Hamburga z Berlina, to tak. Ale jeżeli ja jestem w Berlinie, to mnie to nie obchodzi. I to ma bardzo, bardzo duży wpływ na zarobki. A dlaczego? A dlatego, że można robić bardzo dużo nadgodzin, można robić w święta, można robić w niedzielę, w wieczór, w rano, po południu, kiedy tylko chcesz. Jeżeli chcesz pieniążki zarobić, to dzięki temu, że cię coś takiego nie obowiązuje, to możesz podwoić swoją wypłatę. Naprawdę. Bo robisz nadgodziny, robisz nocki, dostajesz napiwki, bo dosyć często są napiwki, jak jeździsz, uruchamiasz ludziom samochód, w zimie nie mogą odpalić, podłączysz akumulatorek, jako dziękuję, tam zawsze ci 1, 2, 5 euro wrzucą do kieszeni. Taka jest prawda, tak się przyjęło w Niemczech. Niemcy bardzo chętnie dają napiwki. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Także jeżeli nie chcecie wiedzieć, jakie zarobki, to są uwarunkowane naprawdę od rejonu, w jakim jesteście i to wszystko. I czasem to naprawdę albo pracujecie sobie spokojnie, zarabiacie normalnie jako kierowca ciężarówki, albo jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to mówicie, szef, ja muszę mieć w tym miesiącu pieniądze, robię podwójnie. Proszę bardzo. Także nie ma problemu, naprawdę. I teraz tak, jeszcze jedna ciekawostka. Tak na koniec, żeby nie było tak słodko, to te wszystkie papierki, co tutaj mam, nie licząc mojego prawa jazdy kategorii B, które robiłem w Polsce, to wszystko na dzień dzisiejszy, abyście chcieli zrobić, co tutaj mam, to jest koszt około 27 tysięcy euro. Niestety. Wszystkie te prawa jazdy, pozwolenia, szkolenia i tak dalej, ale to i tak mówię, nie daję wam aż takich wielkich możliwości, żeby naprawiać samochody, jeżeli się po prostu tego nie nadajecie, nie potraficie tego robić i tak dalej. Także niestety jest to drogo. Czasem jest tak, że ja częściowo miałem tutaj dopłatę od państwa, z urzędu pracy. Udało mi się wyłudzić dosłownie opłatę dodatkową, ale no nie na wszystko. Także no, albo szef wam zapłaci, pracujecie w jakiejś tam firmie i on się zgodzi, żeby wam za to zapłacić, no wątpię. No niestety, są to koszty. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca? Słuchajcie, ja mam benzynę w krwi, także dla mnie się to opłaca. Nie mam ograniczeń, mogę sobie kupić kampera, nie patrzę jakiego, może ważyć 70 ton, mnie to nie obchodzi, że tak się wyrażę, wiecie, no z przymrużeniem oka, wiadomo, że nie można, trzeba mieć specjalne zezwolenia. A propos, widzicie,
A propos zezwoleń, wyobraźcie sobie, tak jak pokazywałem wam na zdjęciu, holujecie taki autobus, nie macie na dzień dzisiejszy żadnego pozwolenia na za długi towar, za długi pojazd, za szeroki pojazd. Nie, po prostu bierzecie go, jedziecie. Jesteście królem na drodze. Ma on po prostu zniknąć, nikogo nie obchodzi, nic. Także to są takie przywileje pomocy drogowej. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że ten odcinek był merytoryczny. Macie jakieś pytania, piszcie mi w komentarzach. Ja naprawdę na wszystkie normalne, że się tak wyrażę, komentarze odpisuję. Dzięki raz jeszcze za kawusię, którą sponsorujecie mi i Basi. Jestem wam naprawdę wdzięczny, to nam daje dużego kopa, tak jak już wspomniałem. Podobało się, daj suba, daj łapę w górę, daj komentarz. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się ciepło. Cześć!